Jeżeli już teraz zostawisz lajka i uda wam się dobić 5000 łapek w górę pod odcinkiem, to jutro wrzucam wam 40, być może nawet 50-minutowy materiał, w którym przedstawię wam 50 sposobów na to, by umrzeć w Minecrafcie. Więc jeżeli wam się podoba, łapki w górę, jeżeli nie chcesz przegapić tego odcinka, możesz sobie zasubskrybować mój kanał już teraz, tam w tamtym rogu, po lewo. Dobrze, i możesz sobie kliknąć dzwoneczka też, żebyś miał powiadomienia. No dobra, słuchajcie, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, dzisiaj znowu lecimy z przeglądem modyfikacji, ale dzisiaj nie będzie to taki zwykły, standardowy przegląd modyfikacji. No bo słuchajcie, większość modyfikacji, które wam przedstawiałem, dodają nam albo moby, dodają nam jakieś zbroje, dodają nam jakieś dziwne rzeczy, jak dabowanie, jak jakieś pierdy, po co to komu, ale żadna modyfikacja tak naprawdę nie dbała o naszą higienę, o naszą czystość i dzisiaj chciałbym to zmienić. To znaczy, była kiedyś modyfikacja, którą przedstawia bodajże toaleta w Minecraft, bądź kibel w Minecraft, choć to nie było w sobie aż tak bardzo związane z higieną, po prostu dodawało nam to rzeczy, dzięki którym faktycznie w naszym prawdziwym życiu możemy czyścić albo siebie, albo coś. A dzisiaj słuchajcie, chciałbym przedstawić wam w pełni działającą pralkę w Minecrafcie. Tak wiem, bardzo ambitnie. Tak, wybiłem się na wyżyny po prostu moich możliwości i przedstawiam wam pralkę w Minecrafcie. No ale kurde, czemu nie, słuchajcie, jeżeli to jest naprawdę niesamowita rzecz. Dobra, słuchajcie, lecimy tak. Najpierw weźmy sobie normalną praleczkę, wam pokażę, jak ona wygląda. Jest to washing machine i mamy też nowy blok dodany w grze. Jest to chlorine block i wydaje mi się, że jest to kwas rybonukleinowy, z racji tego, że znam angielski i też chodziłem do szkoły, więc tak mi się to kojarzy. I ten kwas rybonukleinowy możemy normalnie znaleźć sobie w naszym świecie gdzieś po prostu, gdzieś tutaj jest, słuchajcie. Czy będzie on pod wodą? Wydaje mi się, że powinien być. Tak, jest chyba pod wodą, tak jak tutaj możecie sobie zauważyć, chociaż mam shadery i gówno widać tak naprawdę. No ale jest, chyba jest, chyba że to była glina i mi się po prostu pomyliło, ale nieważne, słuchajcie, ważne, że jest ten blok i on będzie nam potrzebny do tego, żeby faktycznie prać sobie rzeczy w Minecrafcie, bo będziemy je naprawdę prali, słuchajcie, będziemy mogli czyścić sobie, no zaraz wam zresztą pokażę, nie będę wam, tam chyba rekin płynął. Jakieś takie dziwne zwidy miałem. Dobra, słuchajcie, jak kraftujemy sobie taki washing machine, czyli naszą praleczkę. A kraftowanie jest dosyć proste. Mamy żelazo, mamy baketa i mamy też po prostu sztabkę złota, więc no nie jest to nic specjalnego, nic wymagającego. I jak widzicie, mamy w pełni działającą pralkę. Nie wiem, czy to jest frania, chyba nie, ale nieważne, słuchajcie. Mamy taki blok, chlorine blok, czyli kwas rybonukleinowy. Tak, wiem, że to jest chlor. Nie musicie tego pisać w komentarzach. Gdy wyłączymy sobie game moda i postanowimy zniszczyć taki chlorine block, jak widzicie, dziwne takie rzeczy rozwalają się na boki, ale przede wszystkim otrzymujemy chlorine dust, czyli po prostu otrzymujemy chlor. Zobaczcie, jak ta pralka kozacko wygląda. Nawet tutaj ma ten silnik, ma wszystko. Ma nawet kąt. No dobra, słuchajcie, i co z taką pralką? Możemy sobie kliknąć prawym przyciskiem myszy na nią. Mamy tutaj bęben maszyny losującej, prawie jak w lotto. Mamy też tutaj różne takie rzeczy. Wygląda to generalnie tak, jakbyśmy mieli zwykły piec, aczkolwiek nie będzie nam to przepiekało różnych rzeczy, przepiekało, co ja w ogóle gadam. Mamy takie rzeczy na przykład w grze, jak kolorowe na przykład wełny. Co my tutaj mamy jeszcze? Mamy na przykład mamy tutaj, o, na przykład klej pokolorowany. Możemy to wszystko sobie tak jakby zmyć. Mamy dywaniki, chociaż nie wiem, czy dywaniki faktycznie będą działały, bo nie mam pojęcia, ile właśnie rzeczy możemy tak naprawdę sobie wyczyścić w tej całej naszej pralce. Ale słuchajcie, damy taki chlorine dust. Chyba chlorine dust sobie się wrzuca i wrzucimy sobie powiedzmy, że różową wełnę. Czy to zacznie pracować? Słuchajcie, yo, ogarnęłem tematu. Przecież gdy wrzucimy do pralki ciuchy razem z chlorem, to jest duże prawdopodobieństwo z tego, że nasza koszulka już nie będzie wyglądała tak jak przedtem, w żaden sposób. I do tego będziemy potrzebowali do prania zwykły płyn, tak jakby do mycia, tak? Znaczy, bardziej wybielasz tutaj, bym powiedział. Akurat jeżeli chodzi o tą modyfikację. Gdzie my to możemy mieć, słuchajcie? Jest, mamy bleach, czyli faktycznie to jest wybielacz, tak? Tak, mamy butelkę wybielacza i taką butelkę wybielacza możemy sobie skraftować przy pomocy chlorine dust, czyli kwasu rybonukleinowego razem z żelazem. Więc w tym momencie, zamiast kłaść sobie tutaj ten blok, kładziemy sobie to tutaj i jak widzicie, zaczyna nam się tutaj okres prania, czyli wirowanie, będzie innych dużo rzeczy.
Nie wiem, nie piorę sobie, bo jeszcze mam mamę, mama pierze, więc ja tak nie za bardzo czasami se wypiorę, ale nie wiem, jakie tam są różne tryby. O czym ja gadam? Dobra, słuchajcie, mamy pełne. Jak możecie zauważyć, dostajemy nawet expa za to, że coś wypraliśmy. Jest fajna animacja całej tej pralki. Jak widzicie, ta pralka faktycznie działa, mamy bąbelki, no bo oczywiście jest nieszczelna, ale wiruje cały ten bęben, no i może nam to wyczyścić właśnie rzeczy. To jest fajne, czy wypierze nam to jeszcze dywan? Tak, wypierze nam dywan. I jak widzieliście, mieliśmy różową wełnę i w tym momencie to wszystko zmienia się po prostu w całkowicie białą, czystą, lśniącą. I w tym momencie możemy znowu sobie to zmienić na kolorowe. I jest to czyste, jest to wyprane i nie śmierdzi. To jest super, takie modyfikacje są potrzebne w Minecrafcie moim zdaniem. Takich powinno być jak najwięcej. Co się tak na mnie patrzycie? No tak uważam, co zrobisz. Generalnie też nie chodzi tylko i wyłącznie o wełnę, ale na przykład, gdy mamy jakąś zbroję. Powiedzmy ze skóry, bo skórzane ciuchy też możemy sobie oczywiście farbować. Możemy sobie wziąć barwniki. Gdzie są barwniki? Weźmy sobie, możemy generalnie sobie łączyć dużo kolorów, z czego ja się orientuję przy farbowaniu właśnie tych rzeczy. Tylko musimy sobie jeszcze wziąć workbencha. Połóżmy sobie to tutaj i tak, pofarbujmy sobie parę rzeczy. Zrobimy sobie tak, tak, no właśnie, zmienia się kolor, więc fajnie. Zrobimy sobie to tutaj, zrobimy sobie tu fioletowe, zrobimy sobie tutaj jasne białe. No i możemy zrobić sobie buty, które będą zielone. No i fajnie, gdy mamy takie rzeczy i na przykład sobie enchantujemy, wejdzie nam jakiś fajny enchant, ale niechcący pomylą nam się barwniki. To jest niemożliwe, żeby tak się stało, no ale załóżmy, żeby gdyby tak było, no to wtedy możemy także do tej pralki wrzucić sobie te rzeczy, żeby sobie wyprać. Choć na przykład często właśnie jest taka sytuacja, gdzie jesteśmy gdzieś w kopalniach, na modyfikacjach, dostajemy, znajdujemy skrzynkę. I w takiej skrzynce właśnie jest bardzo fajny enchant na takich skórzanych spodniach, tylko że te spodnie są różowe i nie za bardzo wypada nam je nosić. I no, nie każdy chce nosić różowe jednak spodnie, to wtedy możemy sobie je wyprać i zrobić bardzo męski fioletowy kolor, który uwielbiam. Więc bardzo spoko, moim zdaniem modyfikacja jest naprawdę fajna. Jeżeli też lubisz prać w pralce i lubisz prać w Minecraft, to możesz zostawić łapkę w górę. No i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już jutro w kolejnym materiale, tak jak zapowiadałem, 50 sposobów, by umrzeć. Więc subskrybuj już teraz, żeby nie przegapić tego odcinka. No i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się w kolejnym materiale. Tak więc siemanko, cześć, pa pa.